Cześć kochani, dziś przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem dotyczącym dobrej organizacji w domu. Dziś przygotowałam zestaw 5 sprzętów, które odmieniły moje życie, mianowicie uczyniły je łatwiejszym i przyjemniejszym. Od zawsze uważałam, że prawdziwie czyste mieszkanie jest dopiero wtedy, kiedy jest bardzo czysta podłoga. Ja uważam, że mam naprawdę posprzątane w mieszkaniu wtedy, kiedy idę sobie w nocy do toalety boso i na stopach nie mam ani jednego paprocha, czy tam ziarenka piasku i tak dalej. Dlatego w dzisiejszym zestawieniu lwią część tego odcinka poświęciłam właśnie na pielęgnację i mycie podłogi. Zapraszam serdecznie do oglądania. Pierwszym sprzętem, który chciałam Wam bardzo polecić, jest robot sprzątający. My mamy akurat klasyczną Roombę. To jest fajne rozwiązanie, bo kiedy na przykład wychodzimy na spacer albo gdzieś do sklepu, no dopuszczamy sobie ten odkurzacz, wracamy i mamy już w domu czyściutko. Jedyny minus tego rozwiązania jest taki, że musicie dobrze przygotować... Ktoś tam ziewa. Musicie dobrze przygotować podłogę, no bo jeżeli zostawicie krzesła, zabawki, dziecięce, buty, prawdopodobnie odkurzacz się na którymś z tych elementów zatrzyma i nie odkurzy Wam dokładnie, ale jeśli przygotujecie podłogę, no to macie pewność, że wtedy wszystko pójdzie sprawnie. To jest bardzo dobre rozwiązanie do dużych powierzchni, na przykład na sali gimnastycznej to jest w ogóle idealne miejsce dla takiego odkurzacza, ale w mieszkaniu też. My mamy akurat model sprzed kilku lat i można go złapać na Oliksie używany oczywiście za 700-800 zł. Nowy model Roomby jest oczywiście dużo droższy, kosztuje kilka tysięcy. No ale możecie wybrać taką tańszą opcję. Zachęcam Was do takiego rozwiązania, bo to naprawdę duża oszczędność czasu. Niestety robot odkurzający nie jest w stanie odkurzyć wszystkich zakamarków, przynajmniej ten starszy model, który akurat my mamy, więc polecam Wam też kupienie bezprzewodowego odkurzacza, zwłaszcza jeśli, tak jak my, macie małe dziecko i musicie odkurzać codziennie, no bo raczkuje i wiadomo, zbiera ten cały kurz na swoich ubrankach. Ten akurat model kosztuje 800 zł. Jesteśmy spokojnie w stanie na jednym ładowaniu posprzątać całe mieszkanie. Mamy tutaj 75 metrów, więc myślę, że całkiem nieźle z tym odkurzaniem jest. No i też tutaj fajną opcją w tym odkurzaczu jest to, że on ma wbudowany mniejszy odkurzacz, który pozwala Wam swobodnie odkurzyć na przykład kanapę, jakieś trudno dostępne miejsca, mogę to za chwilkę pokazać. No i też jeszcze takim ważnym elementem jest to, że teraz często w mieszkaniach są modne takie, wiecie, listwy przypodłogowe, które mocno odstają, albo sztukaterie, na przykład te, które mamy tam tutaj właśnie w salonie za moimi plecami są. I one są niestety tu bardzo trudno dostępne do odkurzania, tam się zbiera dużo tych różnych, tego kurzu, więc ten odkurzacz jest po prostu jak szyty na miarę na taką sytuację. Ja z niego bardzo często korzystam właśnie w ten sposób, no i oszczędzam czas. Kolejny sprzęt, który odmienił moje życie, to mop z wbudowanym zbiornikiem na wodę. To jest akurat sprzęt Viledy. Ten materiał na dole jest odpinany na rzepy, więc możecie spokojnie prać go na przykład w pralce. Tutaj jest właśnie ten zbiornik na wodę, możecie go sobie spokojnie odpiąć jak butelkę, tam zmienić tą wodę, dodać wodę z płynem, no jak tam wolicie. No a tutaj u góry jest rączka, która wystarczy, że na nią naciśnięcie i ona po prostu uruchamia ten zbiornik i pryska wodą, mogę Wam to pokazać. Prosty mechanizm, ale jakże skuteczny i pomocny. Dzięki temu nie musicie już chodzić po całym mieszkaniu z wiadrem wody, tylko po prostu jesteście swobodni, bardziej mobilni i tak dalej. Taki mop kosztuje około 80 zł. Można go kupić oczywiście w internecie. No i myślę, że naprawdę wiele ułatwia. Kolejnym, czwartym sprzętem, który odmienił moje życie, jest pralkosuszarka. Jeżeli tak jak ja macie codziennie sterty prania, no bo dziecko, no i mąż, który potrzebuje codziennie do pracy białej koszuli, to koniecznie zachęcam Was do tego, żebyście kupili sobie taką pralkosuszarkę. To bardzo fajny sprzęt. Ja może teraz szybko załaduję pranie, a potem opowiem Wam, jak ta pralkosuszarka działa. U nas pralkosuszarka jest w szafie. To też fajne rozwiązanie, bo pozwoliło nam ono
sporo miejsca oszczędzić w mieszkaniu. Między innymi mogliśmy zrezygnować z pralni na rzecz właśnie garderoby. Dobra, załadowałam już pranie. Zanim zdecydowaliśmy się na pralko-suszarkę, mnóstwo znajomych mówiło nam, że to jest kiepskie rozwiązanie, bo taka suszarka to ona dobrze nie suszy, wyjmuje się ciuchy lekko wilgotne, poza tym bardzo ubrania niszczy. Natomiast być może tak było kiedyś, ale te suszarki nowej generacji są naprawdę świetne. My wyjmujemy ciuchy tak suche, że można po prostu je od razu z takiej pralki na siebie założyć. Oszczędzamy sporo czasu. Taka pralko-suszarka zamieszczona w szafie to jest rozwiązanie, które ma plusy i minusy, no bo z jednej strony oszczędzamy miejsce, ale z drugiej strony mamy też utrudniony do takiej pralko-suszarki dostęp. Mimo wszystko my polecamy, u nas się to sprawdziło. Ja już mam nastawione pranie, są to białe koszule, tutaj tym przyciskiem włączamy play. I elegancko sobie pralka pierze. Ona na koniec, jak przestaje prać, jak już kończy program, to gra taką piękną muzyczkę. My niestety albo nie, musieliśmy ją wyłączyć, bo ona w nocy czasami budziła ryczka, więc możecie też regulować tutaj głośność. To jest bardzo nowoczesny sprzęt, ale niestety nie obyło się u nas bez naprawy. Był już u nas serwisant, ponieważ no pewnie wydaje się to Wam śmieszne, ale rzeczywiście z tymi pralkami jest taki problem, że zamontowano w nich seryjnie jakąś wadliwą rurkę, zdaje się, tak nam mówił przynajmniej serwisant, i we wszystkich tych sprzętach trzeba je wymienić, więc gdybyście kupili taką pralkę, ona by Wam się szybko zepsuła, to się nie martwcie, tylko po prostu trzeba zamówić serwisanta, który wymieni Wam tę część na lepszą i już wszystko będzie ekstra działało. My też kupiliśmy taki pojemniczek na pranie, pokażę Wam, bardzo go lubię, śmieszy mnie, że to taka mała praleczka przy dużej pralce. W każdym razie to rozwiązanie, ta pralko-suszarka to bardzo fajna sprawa, wyjmujemy sobie cieplutkie, milutkie, na przykład ręczniki. Podsumowując, bardzo Wam polecam taką pralko-suszarkę. Mamy akurat sprzęt firmy Samsung, bardzo fajna sprawa. Jest tutaj tylko jeden taki minus, a przy okazji też wskazówka dla Was. Jeżeli suszycie takie pranie, to należy szybko je wyjąć, zwłaszcza jeżeli są to koszule, bo jeżeli zatrzymacie to w sprzęcie, w tym bębnie, to będzie po prostu Wam bardzo trudno potem takie pranie odprasować. Ostatni, piąty sprzęt w tym zestawieniu to myjka do mycia okien. Mamy akurat taką dwuczęściową, zaraz Wam pokażę dokładnie, jak ona działa. Ten akurat sprzęt kosztował około 90 zł i bardzo usprawnia mycie okien w całym mieszkaniu. My, jak wiecie, mamy w mieszkaniu same duże okna, w sumie tylko balkonowe, a to sprawia, że umycie ich w całym mieszkaniu no, bywa wyzwaniem, więc taka myjka bardzo pomaga. No i teraz pokażę Wam cały ten proces. Jak widzicie, tak te doznania słuchowe to oczywiście mój synek, no ale takie jest życie mamy. Jak to wygląda w praktyce? Na początku mamy taką myjkę z płynem do jakimś do okien, czy tam płynem do zmywania naczyń i pryskamy na okno i namydlamy je. Ba, ba, bom. Eryczuś się nauczył nowego słowa, to jest to bam. Dobrze, a potem tą drugą myjką, takim jakby odkurzaczem, odkurzamy to wszystko sobie spokojnie. Jak widzicie, zajęło to chwilę, bardzo fajny sprzęt i jak się okazuje, bardzo pomocny w mieszkaniu. Kochani, w tym odcinku to już wszystko. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co w Waszym domu zmieniło Wasze życie. Jaki sprzęt okazał się być tym niezbędnym i absolutnie wartym swojej ceny. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Mam do Was przy okazji mały apel. Z moich statystyk wynika, że aż 96% moich widzów niestety nie subskrybuje mojego kanału. A jak wiecie, ta subskrypcja to jest dla mnie jedyna zapłata za moją pracę, za to, że zawsze odpisuję na Wasze komentarze, że nagrywam regularnie filmy, że zawsze staram się być blisko Was, więc bardzo proszę, jeśli możecie, zmieńcie to, nie bójcie się subskrybować mojego kanału, a dzięki temu będziecie pomagać mi w rozwijaniu właśnie tego miejsca. Pamiętajcie jeszcze o lajkach i komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.